Witajcie, tutaj Krzysztof Kulikowski. Pewnie wielu z Was wie, że w Społecznej Jedynce uczę religii. Jak wszystkim nam, również mi, zależy na tym, aby nasza szkoła się rozwijała. Dlatego bardzo mocno kibicuję naszemu projektowi w poznańskim budżecie obywatelskim. Niestety jako mieszkaniec Swarzędza nie mogę oddać głosu w tym projekcie. I pewnie wielu z Was również zastanawia się, co można zrobić, aby wesprzeć naszą szkołę. Pomysłów jest wiele. Na przykład możecie zorganizować jakiś challenge czy zadanie. Załóżmy, jeżeli udostępnicie post o tym projekcie i jeżeli ktoś udostępni ten post Wasz 100 razy, to na przykład ogolicie się na łyso. To od Was zależy, jaki wymyślicie sobie challenge, czyli zadanie. Może to być mniej drastyczne niż na przykład golenie sobie głowy. Załóżmy, że udostępniacie post o projekcie naszej szkoły w poznańskim budżecie obywatelskim i jeżeli ten post zostanie udostępniony 100 razy, to na przykład zatańczycie, zaśpiewacie coś, zagracie coś na jakimś instrumencie, zrobicie jakiś trik na deskorolce, zrobicie jakiś trik na hulajnodze, czy wykonacie jakieś zadanie. Warto również udostępniać informacje, gdzie tylko się da, o projekcie naszej szkoły w poznańskim budżecie obywatelskim. Możecie to robić w Waszych grupach na Facebooku, możecie to udostępnić na Instagramie, na Twitterze, na TikToku, jeżeli ktoś nagrywa, na Snapchacie, na Gmailu, nawet wysyłając do kogoś wiadomość, czy nawet wysyłając do kogoś to pocztą. To od Was zależy już pomysłowość tego, jak to możecie udostępniać. Natomiast zachęcam Was do tego, żeby właśnie jak najwięcej osób w to zaangażować, z naszych bliskich, naszych kolegów, koleżanek, przyjaciół, żeby właśnie ten projekt rozpropagować, no i żeby jak najwięcej tych głosów nasza szkoła zyskała. Aby przyciągnąć bardziej uwagę osób do tego projektu i do tego posta, można udostępnić zdjęcie swojego kota, psa, czy nawet jakiś filmik. Na przykład mruczącego kotka. A więc do dzieła. Udostępniamy, piszemy do znajomych, do przyjaciół, angażujemy w to najbliższych, wysyłamy gdzie tylko się da, udostępniamy w mediach społecznościowych. Powodzenia, trzymajcie się.